Witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu edukacyjnego o racjonalnym inwestowaniu. Dziś zagłębimy się w fascynujący świat analizy fundamentalnej. To kluczowy aspekt inwestycyjny, który umożliwia dogłębne zrozumienie i ocenę potencjału spółek notowanych na giełdzie. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego w 2023 roku przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, analiza fundamentalna cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów. Badanie OBI ujawniło, że 35% ankietowanych preferuje tę metodę jako główną strategię inwestycyjną, natomiast 39% stosuje ją w połączeniu z analizą techniczną. W naszym poprzednim odcinku przybliżyliśmy analizę techniczną, ukazując, że to więcej niż tylko poszukiwanie różnych kształtów na wykresach. To metoda, która może być wykorzystywana do racjonalnego inwestowania. Teraz skupimy się na analizie fundamentalnej, która dla wielu inwestorów stanowi kluczowe narzędzie do oceny wartości spółek. Analiza fundamentalna, mówiąc najprościej, polega na dogłębnej analizie potencjału oferowanych przez firmę produktów czy usług, jej modelu biznesowego, trendów w branży oraz kompetencji zarządu. Celem jest oszacowanie przyszłych wyników finansowych spółki i określenie jej rzeczywistej wartości, by porównać ją z aktualną ceną rynkową. To podejście pozwala na bardziej świadome inwestowanie oparte na solidnych podstawach ekonomicznych. Warto kierować się zasadą mówiącą, że powinniśmy inwestować w to, co rozumiemy. Racjonalne inwestowanie to takie, w którym podejmujemy decyzje na podstawie racjonalnych przesłanek. Zbieramy i analizujemy dane, wyciągamy wnioski, oceniamy ryzyko i potencjalny zysk. Pierwszym i kluczowym krokiem dla każdego inwestora, który myśli racjonalnie, jest gruntowne zrozumienie rynku, narzędzia inwestycyjnego oraz charakterystyki firmy, w którą planuje zainwestować swoje środki. Istotne jest dostosowanie inwestycji do aktualnego stanu gospodarki, prognoz jej rozwoju, a także dokładna analiza sytuacji finansowej danego emitenta oraz jego potencjału na przyszłość. Sukces inwestycyjny zależy głównie od tego, co spółka może osiągnąć w nadchodzących latach i jakie przepływy finansowe będzie w stanie wygenerować w ramach wyznaczonego horyzontu inwestycyjnego. Inwestowanie w przeciwieństwie do spekulacji opiera się na długofalowym spojrzeniu na przyszłość firmy, a nie na krótkoterminowych wahaniach kursów. Analiza fundamentalna jest tutaj nieoceniona, gdyż oferuje najkorzystniejszy stosunek zysku do ryzyka, o ile inwestor koncentruje się na przyszłości, analizując dostępne dane w celu przewidywania długoterminowych trendów. To uniwersalne podejście, które sprawdza się zarówno w ocenie potencjału biznesowego spółek giełdowych, jak i przedsiębiorstw prywatnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Umiejętności zdobyte w ramach analizy fundamentalnej są przydatne nie tylko w sferze inwestycji, ale również w codziennej pracy zawodowej czy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Warto zauważyć, że specjalizacja w określonej dziedzinie zawodowej może przekładać się na lepsze zrozumienie i ocenę potencjału biznesowego firm z tej samej branży, co może dać inwestorowi przewagę nad konkurencją na rynku inwestycyjnym. Doświadczenia z życia codziennego mogą okazać się niezwykle cenne w inwestowaniu opartym na analizie fundamentalnej. Używając produktów lub usług różnych firm mamy szansę osobiście ocenić ich jakość, podejście do klienta, a nawet dostrzec ich konkurencyjne atuty. A przecież wiele z tych firm to spółki notowane na giełdzie. Jak już niejednokrotnie wspominałem, bycie skutecznym inwestorem wymaga nieustannej edukacji i głębokiego zrozumienia rynku. Dobrym punktem wyjścia jest dogłębne zbadanie jednej konkretnej firmy. Wyobraź sobie, że odziedziczyłeś od zamożnego wujka małą spółkę, teraz jesteś jej właścicielem. Ile wysiłku włożyłbyś w zrozumienie tego biznesu? Na pewno chciałbyś wiedzieć wszystko, jak generuje zyski, jakie ryzyka wiążą się z jej działalnością, a także zbadać zarząd pod kątem doświadczenia i kompetencji. Zainteresowałbyś się także perspektywami na rynku, na którym działa Twoja firma i bliżej przyjrzałbyś się jej konkurentom. Tak właśnie postępują najlepsi inwestorzy. Akcje nie są tylko zapisem elektronicznym na rynku inwestycyjnym są one częścią kapitału przedsiębiorstwa. Dlatego kupując akcje, powinniśmy myśleć i działać jak prawdziwi właściciele biznesu. Jak nie stosować analizy fundamentalnej? Jednym z powszechnych błędów, jakie popełniają inwestorzy na początku swojej drogi, jest uproszczona interpretacja wskaźników finansowych, takich jak stosunek ceny do zysku. Rozważmy na przykład firmę, która osiąga roczny zysk w wysokości miliona złotych. Ile byłby wart taki biznes? Według standardowej teorii wartość ta mogłaby wynosić kilkanaście milionów złotych, co przy cenie 15 milionów złotych dawałoby wskaźnik CZ równy 15, oznaczający, że inwestycja zwróci się po 15 latach. Jednak inwestowanie to nie tylko chłodna kalkulacja wskaźników. Istnieje wiele zmiennych, które wpływają na rzeczywistą wartość spółki. Jak wygląda perspektywa wzrostu jej zysków w przyszłości? A może zyski mają tendencję do spadku? Czy odnotowany zysk miliona złotych rzeczywiście przekłada się na realny przepływ gotówki do firmy, czy jest też efektem kreatywnej księgowości? Czy zyski są powtarzalne, czy też wynikają z jednorazowej transakcji, takiej jak sprzedaż części firmy lub majątku? Jak wyglądałaby sytuacja finansowa spółki? Czy rozwija się dzięki kosztownym pożyczkom, które mogą być spłacone tylko w optymistycznym scenariuszu? Jakie są możliwości negocjacyjne potencjalnego nabywcy 5% udziału w firmie w porównaniu do nabywcy 100% udziałów? Jak zmienia się jej sytuacja, gdy firma przeżywa trudności finansowe, a jak gdy jej finanse są stabilne? Wszystkie te pytania wskazują na to, że inwestowanie wymaga głębszego zrozumienia i analizy niż tylko ocena na podstawie jednego wskaźnika? Inwestowanie w spółki, których wskaźniki takie jak cena do zysku lub cena do wartości księgowej są niskie, nie zawsze oznacza inwestowanie w wartość. Niskie wskaźniki częściej sygnalizują problemy z jakością firmy niż rzeczywistą okazję inwestycyjną. Początkujący inwestorzy często popełniają błąd, uznając tanie wskaźnikowo spółki za atrakcyjne, nie zdając sobie sprawy, że niska cena może odzwierciedlać ryzyko związane z inwestycją, które jest już wycenione przez rynek. Kolejnym błędem jest automatyczne odrzucanie firm z wysokimi wskaźnikami jako przewartościowanych. W niektórych przypadkach może to być mylące, szczególnie w odniesieniu do dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw z dużą dźwignią operacyjną. Takie spółki mogą w nadchodzących latach osiągać znaczny wzrost przychodów i zysków, co sprawi, że ich wskaźniki znacząco spadną. Jednym z błędów popełnianych przez inwestorów jest uproszczone porównywanie wyników i wskaźników spółek z tej samej branży, nie zgłębiając się w ich indywidualne charakterystyki. Chociaż porównywanie firm z tej samej branży i regionu posiadających podobne modele biznesowe i wyniki może wydawać się logiczne, to jednak ważne są detale. Przykładem może być branża gier komputerowych, która w ostatnich latach zyskała na popularności. Przed dokonaniem porównań należy zrozumieć model biznesowy danej firmy, zbadać kto tworzy grę, kto ją wydaje, kto ją finansuje, ile podmiotów uczestniczy w podziale zysków, jakie platformy i urządzenia są wykorzystywane do gier. Może się okazać, że sukces sprzedażowy gry przy premierze nie wpłynie znacząco na wyniki spółki, jeśli na przykład została ona opłacona z góry jako podwykonawca. Również modele płatności, takie jak jednorazowe opłaty za udostępnienie gry w abonamencie konsolowym, mogą sprawić, że wyniki finansowe nie będą zależne od liczby graczy. Polski rynek gier charakteryzują również niskobudżetowe symulatory, co utrudnia bezpośrednie porównanie mniejszych wydawnictw do gigantów takich jak CD Projekt. Warto również zwrócić uwagę na specyfikę liczenia wskaźników dla firm z długim cyklem produkcyjnym. Przykładem może być CD Projekt tuż przed premierą gry Cyberpunk. Wskaźnik cena do zysku firmy wynosił wtedy ponad 100, co było wynikiem długiego okresu tworzenia gry i skoncentrowania przychodów w kwartale premiery. Rynek zakładał sukces Cyberpunka na poziomie Red Dead Redemption, co mogłoby znacząco obniżyć wskaźnik CZ w przypadku osiągnięcia takiej sprzedaży. Jednak rzeczywistość pokazała, że gra nie spełnia oczekiwań, co doprowadziło do gwałtownego spadku wartości akcji, a nie do realizacji prognozowanych zysków. Analizując sprawozdania finansowe, należy być świadomym, że mogą kryć się w nich różne pułapki, zwłaszcza w przypadku dużych grup kapitałowych o złożonej strukturze organizacyjnej. Często zdarza się, że zarządy firmy nie są skłonne do otwartego przyznawania się do błędów czy wyjaśniania niepowodzeń, co może utrudniać jednoznaczne wnioskowanie. Niekiedy pod wpływem presji wynikającej z oczekiwań inwestorów czy systemu promiowego, zarządy mogą przedstawiać zbyt optymistyczny obraz sytuacji firmy. Ważne jest zatem, aby polegać na wiarygodnych i rzetelnych danych finansowych. Jakość źródła informacji ma równie duże znaczenie jak treść przekazu. W dobie internetu, gdzie dostęp do informacji jest łatwy, ale często niezweryfikowany, kluczowe staje się ustalenie, czy dane pochodzą z wiarygodnego portalu informacyjnego, czy też od anonimowego źródła o niejasnych motywach. Umiejętność weryfikacji informacji jest niezbędna w racjonalnym podejściu do inwestowania. Dobrym źródłem będzie na pewno portal stockwatch.pl, do odwiedzenia którego oczywiście serdecznie zachęcam. Istnieją trzy główne metody wyceny aktywów: majątkowa, mnożnikowa i dochodowa. Choć metoda majątkowa może wydawać się najprostsza, rzeczywistość często jest bardziej skomplikowana. Teoretycznie rachunkowość ma odzwierciedlać aktualną wartość netto majątku firmy, ale w praktyce spółki o silnych fundamentach często notują wyższe ceny dokodowe, które przyciągają uwagę rynku. Dodatkowo dane bilansowe mogą nie do końca odpowiadać stanowi faktycznemu, a pozycje niematerialne często mają wartość dyskusyjną. Metoda mnożnikowa, choć popularna, często jest niewłaściwie stosowana przez początkujących inwestorów. Większość wskaźników skupia się na przeszłych zyskach, podczas gdy kapitalizacja rynkowa odzwierciedla oczekiwania co do przyszłych zysków. Aby porównania były wiarygodne, należy używać wskaźników opartych na prognozowanych zyskach spółki w nadchodzących latach, a także podobnie prognozować zyski dla spółek porównywawczych. Jednak takie podejście generuje zestaw danych, który może w różnych latach faworyzować różne spółki. Dlatego najlepszym rozwiązaniem może być sumowanie przewidywanych zysków i podzielenie ich przez liczbę lat prognozy. Co istotne, spółki dynamicznie rosnące naturalnie będą charakteryzować się wyższymi wskaźnikami. Im szybciej rosną, tym bardziej ich wyceny będą odbiegać od przeciętnych. Teoretycznie, najbardziej precyzyjną metodą wyceny jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, polegająca na sumowaniu przewidywanych przyszłych strumieni pieniężnych i ich aktualizowaniu do obecnej wartości. Jednak tworzenie modelu DCF wymaga nie tylko prognozowania przyszłych wyników firmy, ale także ustalenia przyszłej struktury finansowania, kosztu kapitału i tempa wzrostu po okresie szczegółowej prognozy. Te elementy mają znaczący wpływ na końcową wycenę. Chociaż maklerzy często używają tej metody w swoich rekomendacjach, istnieje ryzyko niezamierzonego zaniżenia lub zawyżenia wyników z powodu licznych założeń. Mimo to, rekomendacje analityków mogą być cennym źródłem informacji o danej spółce. Analiza fundamentalna często kojarzy się głównie z analizą sprawozdań finansowych, ale to tylko część procesu. W przypadku startupów często brak jest danych liczbowych do analizy, gdyż firma może być jeszcze w fazie rozwoju produktu czy usługi i planować rozpoczęcie sprzedaży w przyszłości. Zdarza się również, że spółka działa na rynku od dłuższego czasu, lecz ciągle generuje straty, co może wynikać z szybkiego skalowania biznesu. Tak było w przypadku firm takich jak Uber czy Tesla. Analiza potrzeb rynku, ocena unikalnej przewagi konkurencyjnej oraz barier przed wejściem nowych konkurentów to kluczowe elementy, które mogą przesądzić o powodzeniu biznesu. Równie ważna jest ocena przepisów prawnych w danej branży i prognozowanie, czy w najbliższej przyszłości mogą wystąpić znaczące zmiany regulacyjne. Inwestując stawiamy również na ludzi. Kluczowe jest więc zbadanie doświadczenia branżowego i menedżerskiego kluczowej kadry, ich wcześniejszych osiągnięć biznesowych i reputacji. Należy jednak pamiętać, że nawet komercyjny sukces firmy nie zawsze przekłada się na zyski dla inwestorów. W skrajnych przypadkach nieuczciwe działania zarządu mogą spowodować, że akcjonariusze mniejszościowi nie będą czerpać korzyści z sukcesów spółki. Często zdarza się, że szefowie firm deklarują olbrzymie zyski i dynamiczny rozwój, które mają przynieść inwestorom astronomiczne stopy zwrotu. Niestety, niekiedy te zapowiedzi okazują się jedynie pustymi obietnicami, a inwestorzy zostają z pięknymi prezentacjami i stratą na koncie. Takie obiecanki, które mogą przyciągnąć kapitał po zawyżonych wycenach, są często tylko chwytem marketingowym, mającym na celu zwiększenie zainteresowania spółką. Pamiętajmy, że prezesi i właściciele firm często są osobami inteligentnymi i charyzmatycznymi, co sprawia, że łatwiej jest im przekonać do siebie zwłaszcza mniej doświadczonych inwestorów. Bezcenna okazuje się możliwość bezpośredniego spotkania z prezesem spółki. To szansa, by zdobyć informacje na temat aktualnej i przyszłej sytuacji firmy, a także zadać trudniejsze pytania, na które nie było odpowiedzi w raportach finansowych. Raporty zazwyczaj skupiają się na suchych faktach z przeszłości, a część dotycząca przyszłości często jest ogólnikowa i mało konkretna. Spotkanie z prezesem może dostarczyć cennych wskazówek, a czasem nawet milczenie może być znaczące. Okazją do takiego spotkania są targi i konferencje inwestorskie, czy dni inwestora. Choć warto ufać zarządom spółek, należy robić to z pewnym dystansem i tylko w stosunku do tych, którzy swoimi wcześniejszymi działaniami udowodnili, że zasługują na zaufanie. Wartość rynkowa akcji powinna odzwierciedlać przyszłe zyski, jakie inwestorzy przewidują dla danej spółki. Jeśli rynek spodziewa się wzrostu zysków, to logicznie rzecz biorąc wartość udziałów w tej firmie powinna rosnąć. Jednakże wartość rynkowa często przez długi czas może się znacząco różnić od wartości, którą można by uzasadnić logicznie. Jest to efekt spotkania popytu i podaży na rynku. Na przykład cena akcji może być zaniżona z powodu sprzedaży przez dużych inwestorów, takich jak fundusze inwestycyjne czy emerytalne, którzy muszą zrealizować sprzedaż, aby zwrócić środki swoim klientom. Także założyciele i menadżerowie mogą decydować się na sprzedaż części swoich akcji z różnych, często prywatnych powodów. Obecność dużego inwestora finansowego również może obciążyć kurs akcji, gdyż rynek może być świadom, że taki inwestor w końcu będzie chciał wyjść z inwestycji. Inwestowanie to długofalowy proces, wymagający od inwestora cierpliwości i wytrwałości. Jak powiedział Warren Buffett, rynek w krótkim terminie jest maszyną do głosowania, lecz w długim terminie jest maszyną do ważenia. Największe zyski na giełdzie pochodzą nie z ceny zakupu czy sprzedaży akcji, lecz z rozwoju spółki w czasie. Procent składany jest potężnym mechanizmem w finansach, ale potrzebuje czasu, aby pracować na korzyść portfela inwestora. Długofalowy sukces inwestycyjny zależy bardziej od procesów wewnętrznych w firmie niż od codziennych notowań giełdowych. Kultura korporacyjna, efektywne zarządzanie zyskami, ambicja, umiejętność realizacji strategii i gotowość do eksperymentowania i uczenia się na błędach są kluczowe, zwłaszcza w firmach technologicznych i tych, które wprowadzają zmiany w swoich branżach. Takie procesy mogą trwać dekady. Dla najlepszych spółek czas jest sprzymierzeńcem, natomiast dla tych słabszych staje się wrogiem. Analiza fundamentalna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla cierpliwych inwestorów. W naszych materiałach edukacyjnych podkreślamy potencjalne problemy, ale często nie trzeba czekać latami, aby zobaczyć wyniki inwestycji. Giełda zazwyczaj właściwie wycenia spółki, a kursy akcji często rosną wraz z poprawą wyników. Innowacyjne rozwiązania i potencjał rynkowy dostrzeżony w trakcie analizy mogą szybko przyciągnąć uwagę innych firm z branży, które mogą zainteresować się dużym kontraktem lub przejęciem. W okresie pandemii wiele firm szybko dostosowało się do nowej rzeczywistości, otwierając nowe możliwości biznesowe. Dotyczy to nie tylko firm medycznych, ale też technologicznych i innych branż, które potrafiły przetrwać trudny okres i wykorzystać nowe okazje rynkowe. Inwestorzy, którzy potrafili właściwie ocenić potencjał tych firm, szybko zobaczyli efekty swoich decyzji. Dokładna analiza pozwala też zachować spokój, nawet gdy kursy akcji fluktuują na co dzień, gdyż nie wpływają one na długoterminowy trend. Aby stosować analizę fundamentalną, nie musisz być certyfikowanym analitykiem. Możesz skorzystać z analiz dostępnych w Twoim domu maklerskim czy materiałów dostępnych w stockwatch.pl. W strefie premium portalu nasz zespół niezależnych analityków co roku publikuje ponad 200 analiz sprawozdań finansowych spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prostymi słowami tłumaczymy czytelnikom specyfikę biznesu i rachunkowości danej firmy, trendy widoczne w wynikach, oceniamy plany inwestycyjne, zdolność do spłaty zobowiązań, ryzyko do druku tanich akcji czy możliwość wypłaty dywidendy. Inwestowanie z myślą o zabezpieczeniu się na starość może wydawać się abstrakcyjne, ale jest to ważny element planowania finansowego. W obliczu zmian demograficznych i słabości systemów emerytalnych, samodzielne zabezpieczenie przyszłości finansowej staje się kluczowe. Choć nie każda inwestycja spełni oczekiwania i niektóre spółki mogą opuścić nasz portfel, konsekwentna i racjonalna analiza może przynieść znaczące korzyści. Możliwe jest, że spółka, w którą dzisiaj zainwestujemy 10 tysięcy złotych, za 20 lat będzie wypłacać nam tyle samo w formie dywidendy rocznie. Życzę wszystkim widzom, aby ich inwestycje przyniosły takie właśnie efekty. Podsumowując, analiza fundamentalna to kluczowe narzędzie dla każdego inwestora, niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna swoją przygodę na giełdzie, czy posiada już solidne doświadczenie. Umożliwia ona dogłębne zrozumienie działalności spółek, ich potencjału rynkowego oraz perspektyw rozwoju, co w efekcie może prowadzić do bardziej przemyślanych i zyskownych decyzji inwestycyjnych. Pamiętajmy, że sukces na rynku akcji to nie tylko chwilowe spekulacje, ale przede wszystkim długoterminowe i świadome inwestowanie. Zapraszam Was do regularnego śledzenia portalu stockwatch.pl, gdzie znajdziecie m.in. bieżące analizy i wiadomości ze świata finansów. Właśnie tam możecie pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, co z pewnością przyczyni się do lepszych wyników Waszych inwestycji. Nie zapomnijcie też subskrybować naszego kanału, aby na bieżąco otrzymywać informacje o nowych materiałach i odcinkach. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim owocnych inwestycji oraz stałego rozwoju na ścieżce finansowej. Do zobaczenia.